Patryk, gratulujemy efektownej wygranej. Nastawiałeś się na pełen dystans, no ale chyba jesteś z siebie zadowolony. Przyznam tak, zadowolony jestem bardzo. Nastawiałem się na pełen dystans, bo na pewno najlepiej odgrywa to psychice, jak nastawia się na pełen dystans. Nastawiam się zawsze na każdą walkę, na ciężką. I przynosi to właśnie w taki efekt, że mogę porozbijać przeciwnika, nie napala się każdy, tylko po prostu robić swoje z rundy na rundę i po prostu polować na akcje, które pracowaliśmy podczas całych przygotowań. Tak w pierwszych dwóch rundach pracowałeś spokojnie, wchodził ten, zwłaszcza prawy prosty, na górę i na dół. Czułeś, że możesz go skończyć przed czasem? Znaczy z rundy na rundę właśnie po każdym czasie widziałem, że te doły właśnie przynoszą efekt, że już robi się troszeczkę wolniejszy, że te ciosy są ten. Na pewno też przyznam się troszeczkę, że troszeczkę mnie tak ta pierwsza runda usztywniła, musiałem troszeczkę się rozluźnić, żeby to zaczęło mi wchodzić. Wiedziałem, że jestem tak przygotowany, że nie ma opcji, żeby coś mi nie wyszło, tylko potrzebowałem, żebym wszedł w tą walkę, troszeczkę rozgrzał się, poczuł ten ring i gdy już w sumie trzecia runda była taka pod koniec, że już kontrolowałem sobie, mogłem robić co chciałem, to w czwartym po prostu już czekałem na jakąś konkretną akcję, żeby skontrolować. Wiedziałem, że nie jestem w stanie go zaskoczyć atakiem, tylko bardziej właśnie jakąś akcją kontrolującą. Stawka walki robiła swoje? Czemu wyszedłeś usztywniony? Znaczy, przyznam się, że stawka nie miała dla mnie znaczenia, bo wychodzę do każdej walki, jakby to była walka jakaś o mistrzostwo świata, nie o młodzieżowe, tylko po prostu są najważniejsze tytuły. Tak się przygotowuję, tak wychodzę do walki i przyznam się, że dopiero z takie nastawienie zmieniłem swoje wcześniej, miałem troszeczkę takie nonszalanckie podejście do tego i te walki też nie wyglądały tak, jak wyglądały. Mam nadzieję, że teraz w końcu swoich krytyków troszeczkę zadowolę i pokażę to, że Patryk Szymański potrafi boksować technicznie lewą ręką, rozbijając przeciwnika i wykorzystując sytuację, jak się nadarzy jakaś wolniejsza luka. Technicznie boksować potrafisz, ale chyba przyjemnie się wygrywa przed czasem, bo ostatni raz chyba na gali Kliczko-Wach tak udało ci się wygrać. Dokładnie, na pewno te nokauty może nie przychodziły do tego też właśnie, że za bardzo chciałem te walki wygrywać długim nastawieniem, muszę urwać gole, przecież to jest pierwsza walka i tam. Jednak ten amerykański boks jest troszkę różny i tam jednak ci są twardzi rywale, przede wszystkim czarnoskórzy są odporniejsi na te ciosy, co po prostu uniemożliwiało mi zwyczajny czas i z każdym ciosem wkazałem siłę, później z rundy na rundę już te siły troszkę opadały i później wychodziło to właśnie, że walki były brzydkie, chaotyczne i w ogóle po prostu za bardzo, bo jak mówiłem, już siłę w ciosach wkładałem. Kolejna walka w Stanach czy w Polsce? Nie mam pojęcia teraz, mam nadzieję, że mam tydzień wakacji. Usiądę z promotorem, panem Mariuszem Kołodziejem, któremu chciałem bardzo podziękować z tego miejsca za to, że dał mi szansę walki o ten pas, że zaufał mi i powierzył mi taką odpowiedzialność, żeby walczyć ten pas właśnie i mam nadzieję, że spełniłem jego oczekiwania całego teamu Global Boxing, który chciałem pozdrowić wszystkich w Stanach kibiców, którzy mi też trzymali kciuki, bo na pewno to była ich dosyć duża grupa. Dziękuję bardzo, jeszcze chciałem podziękować swoim sponsorom, z których nie bym mógł się przygotować na takim poziomie do tak ważnych walk. Przede wszystkim Marty, marble.com i Ciger oraz Biomarko. Dziękuję bardzo.